nowy nabytek. A co, to dowiecie się już niedługo. Myślę, że jest to maszyna chyba najbardziej potrzebna teraz w gospodarstwie. Najwięcej zabiegów jest w tym wykonywane. No i dzięki tym zabiegom mamy plony, jakie mamy. Także widzimy się już za chwilę. Powolutku się zbliżamy. Rolmek Winnica. Miesiąc czasu czekał na odbiór. No chociaż sobie lubię obejrzeć. Także kto chciał, to obejrzał. Standardowo tutaj zetorki, kuboty. Jest i on. Kto się domyślił, bo w poprzednich odcinkach już nawet z samego siewu, że są ścieżki szerzej robione. Także co, my się spinamy, idziemy porozmawiać i widzimy się już pewnie w domu, na omówieniu. Lecimy z powrotem. Jeszcze żeby amortyzować. Witam dnia kolejnego. Opryskiwacz przyprowadziliśmy w czwartek. Wczoraj chłopaki przyjechali na uruchomienie, także był uruchomiony. Różne tam testy, jak to tam się rozkłada i tak dalej, omówienie. Wiadomo, jest tutaj parę opcji, których po prostu, no wiadomo, trzeba się nauczyć, bo to pierwszy taki nowocześniejszy sprzęt u nas na gospodarstwie. Opryskiwacz zakupiony nowy. Tak jak widzicie, firma Bury, Pelikan, zbiornik 2000 litrów. Właśnie omówimy sobie teraz, w jakim ja to wyposażeniu wziąłem. No i właśnie zacznijmy od tego. 2000 litrów, więcej pewnie tam nie naleję, no może delikatnie, ale będziemy się starali nie lać więcej jak 2000. Dawka będzie ustawiona około 200 litrów na hektar, także 10 hektarów na raz. I tak, jest wzięta do niego belka 15, ponieważ u nas są dosyć pola małe, wąskie, więc większa szerokość jest nam zbędna. Także też stąd właśnie decyzja o ścieżkach 15. Kto już mniej więcej się domyślał, na pewno już po samych siewach, że ścieżki są robione na 15, a stary opryskiwacz 12, to już mógł się domyślić, że najprawdopodobniej będzie jakiś nowy zakup. I tak, belka jest 2H, czyli tak zwana właśnie bez ćwiartek. Nie jest ćwiartkowane składanie. No w sumie do belki 15 jest to nam niepotrzebne. I tak, jeśli chodzi o belkę. Są tutaj głowiczki czteropozycyjne. Jedna w zestawie jest ceramiczna, czyli to już jest w cenie tej belki. No a my żeśmy zamówili dodatkowe jeszcze eżektorowe antyznoszeniowe, też 0,3, to są akurat dwustrumieniowe. Nie wiem, czy nie lepiej by było, jakbym wziął jednostrumieniową. No ale mniejsza o to. Co tu mamy dalej, żeby czegoś nie pominąć? No oczywiście tak, wałek wiadomo w komplecie. Firma tutaj, pompa włoska, a w większości teraz są firmy włoskie. To jest akurat AR185, wydajność 180 litrów na minutę. Tu taka mi się wydaje, że standardowa pompka do 15 jest to w zupełności wystarczające. Oczywiście tak, belka rozkładana jest hydraulicznie. Do tego jeszcze
Poziomowanie też sterowane z ciągnika. Jest to opryskiwacz wzięty z komputerem. No, komputer też myślę, że standardowy, jeśli chodzi o te opryskiwacze. Komputer 180 Bravo. 180H dokładnie tam było S. No i trochę się właśnie interesowałem tymi opryskiwaczami, no i mniej więcej takie komputery w większości teraz chyba są już stosowane, jeśli chodzi o te opryskiwacze. Wzięty opryskiwacz jest na wąskich kołach. Tutaj jest akurat firma, co to jest, Kabat. To są Kabata 9,5-36. No różne są opinie. Mi tutaj doradzono, żebym wziął wąskie. One się podobno lepiej sprawują, więc... tak, co tu jeszcze mamy? Mamy rozwadniacz, 35 litrów wchodzi. Oczywiście wiadomo, jest tutaj z tą dyszą do mycia baniek. Tutaj też dwie dysze w środku napełniające. Myślę, że teraz też jest to podstawowa sprawa, jeśli chodzi o opryskiwacz. No wiadomo, tutaj zawór do opuszczania, żeby zaciągnęło. Także proste w budowie. Co tu mamy jeszcze więcej? A, jeszcze ważna sprawa. Tutaj są takie te odciągi, bo on jest zaczepiany. To jest właśnie dyszel skrętny. Właśnie na lagi i ważna sprawa, że to trzeba zapinać właśnie do ciągnika tam, gdzie jest centralka, żeby po prostu w razie W nam ten opryskiwacz nie wywalił ramionami do góry, bo wiadomo, nieraz jakieś warunki może mokrzejsze czy coś, będziemy cofać do tyłu, belka wszystko z tyłu jest otwarta, będzie ciążyła, no i może się zdarzyć sytuacja, że po prostu nam tutaj ta belka właśnie wszystko pójdzie do góry. Jeśli chodzi o cenę, to było bez znaczenia, cena jednakowa, jeśli chodzi o czy zaczep skrętny, czy sztywny, to jednakowa cena. Z początku, jak żeśmy to zapięli, że zaczęliśmy tutaj w domu coś cofać, to ogólnie ciężka sprawa się do tego przyzwyczaić, no ale myślę, że kwestia czasu i po prostu jakoś to ogarniemy z tym cofaniem, bo strasznie jest czuły po prostu na skręt i trzeba wykonywać delikatne ruchy. No i tak, co tu jeszcze? Już to omówiłem. A, to jest do zasysania wody na przykład z Mausera. Tutaj się do tego wpinamy i możemy, jest właśnie do zasysania wody. No wiadomo, tutaj wszystko elektrycznie sterowane. Tutaj ciśnienie też połączone. No wiadomo, jest komputer, więc wszystko sterowane komputerem. No tak, jest wiadomo, zbiornik do mycia rąk. Z tyłu jest chyba taki 100-litrowy mały zbiornik do mycia, czy po prostu rozwodnienia tej cieczy głównej w zbiorniku. Potem te 100 litrów możemy przelać i wykorzystać to na umycie po prostu nam środka. Także ważna sprawa, dysze myjące w środku, główny zbiornik. No wiadomo, tutaj cały system, elektrozawory. Tutaj też główny zawór regulujący ciśnienie. Do każdej sekcji 5, ogólnie belka jest wyposażona w 5 sekcji, do każdej sekcji oddzielny filterek, tam 3, tu 2. No wiadomo, niektórzy nam pobierają wodę czy ze studni, czy ze stawów, więc należałoby to w miarę czyścić, ale u nas w większości pewnie głównie będzie pobierane z wodociągu. No co, ten kogucik, no to jest już LED-owy automatycznie. Tutaj też oświetlenie LED-owe. I czego nie wzięliśmy z takich rzeczy? Było jeszcze w ofercie między innymi oświetlenie belki. No ale stwierdziliśmy, że to jest dosyć za droga sprawa, bo krzyknęli sobie za to 2000 chyba niecałe. Tak naprawdę za kawałek przewodu i dwa reflektory. Także stwierdziliśmy, że sobie to w razie W to sami ogarniemy. Co tu jeszcze mówię? Nobelka amortyzowana oczywiście.
Tam nawet mamy taki jest zbiorniczek, widać go. O! No i po prostu belka była pływająca. No wiadomo, z kabiny regulowane na boki. I co tu jeszcze więcej wam o tym powiedzieć? A, jeszcze zastanawialiśmy się nad wzięciem, żeby ten opyskiwacz miał własną hydraulikę, ale tego koszt wyniósłby dodatkowe ponad 5000, a i tak najprawdopodobniej będzie tylko i wyłącznie chodził w tym Zetor, więc stwierdziliśmy, że ta hydraulika jest nam zbędna. Także nawet rozstaw ścieżek to wszystko pasuje do Zetora też robione, 60 jest węższa. Więc z tego właśnie żeśmy zrezygnowali. Tak, tutaj jeszcze brakuje tego manometra. No jest już domówiony, oczywiście też w cenie, bo zapomnieli po prostu tego dołożyć tutaj. No ma jakoś przyjechać w poniedzieli, chłopaki mają wpaść i to zamontować, bo tu trzeba chyba jakąś dziurkę trochę przewiercić i dopiero tam ten manometr wkręcić. Jedna rzecz, co nam się rzuciła strasznie w oczy, to że jest bardzo mało, praktycznie w ogóle nie ma smarowania nigdzie, ani tutaj, ani tam z tyłu. Tutaj to jest smarowanie jedynie przez kapsel, mogłaby być jakaś kalamitka, żeby smarować po prostu przez kalamitkę. Tak, głowice czteropozycyjne. I tak, dwa już mamy zaślepione. I teraz będziemy musieli coś dumać, bo chcielibyśmy jeszcze tu pozaślepiać te kolejne dwie. Coś trzeba będzie kupić najtańszego, albo nie wiem, pozapinać, bo to się będzie po prostu brudzić. Tutaj naleci jakiś syf. Potem jak przyjdzie z czasem, nie wiem, dołożyć RSM czy coś, to trzeba będzie każdą dyszę wszystko myć. Więc myślimy nad tym, żeby to po prostu zabezpieczyć. No widzicie, belka tak się przedstawia. Nie wiem, jedni mogą uważać, że to jest za cienkie, drudzy, że jest ok, wedle tutaj uznania. Ogólnie oglądałem też i krukowiaka, no ale już w krukowiaku to się płaci za markę. Jest około 30 nawet, jak nie lepiej, tysięcy netto drożej. Więc dlatego też i wyłącznie padł wybór na Burego. Jeszcze pod uwagę był brany opryskiwacz z firmy Brandy. Bo tak, zanim zakupiłem ten opryskiwacz, to byłem u rolników tutaj w okolicy, którzy zakupili Burego, jak i opryskiwacz Brandy. I w sumie jedni i drudzy chwalili te opryskiwacze, i dlatego miałem też ciężki orzech do zgryzienia. Bo kiedyś Brandy były po prostu sporo tańsze od Burego. Teraz wszystko się cenowo wyrównało. Czy po prostu ten Bury, czy ten Brandy, to jednakowa cena. Te same wyposażenie nawet praktycznie żeśmy i tu brali oferty. No i było dosyć jednakowe. Także tak, będę mógł coś więcej powiedzieć dopiero jak już zacznę tym pryskać. Wiadomo, jakieś filmy też będą, bo zbliżają się opryski jesienne. Dosyć późno ten opryskiwacz ściągnęliśmy do siebie. No ale niestety nie było wcześniej pieniążków, żeby jechać go odebrać. Stał już praktycznie około miesiąca na placu i czekał na nasz odbiór. Ale dopiero jak jakieś pieniążki popływały za kukurydzę i za pszenicę, więc mogłem dopiero zrobić przelew i jechać go odebrać. No co, to wiadomo, standardowa sprawa. Zabezpieczenie, żeby widzieć wysokość mniej więcej jak to tam do ziemi. No i myślę, że chyba już omówiłem wszystko. No co, z takich rzeczy jeszcze ta nóżka mogłaby być lepsza. No ale w sumie jak jest taka, to jest. Wczoraj tak właśnie uruchomiony komputer, wszystko posprawdzane, zaprogramowane, że ta belka jest 15 i tak dalej. Wszystko jak na razie, uruchomienie poszło bez żadnych zarzutów. No i tylko lecieć i pryskać, zobaczymy jak to będzie szło. No i tutaj na koniec taki spoiler, towar już przyjechał. Krokwy, znaczy nie krokwy, tylko łaty, deski, no i blacha. Także niedługo będziemy coś tutaj działać, więc zapraszam na kolejne odcineczki. W tym roku naprawdę żeśmy grubo polecieli z tematem. Dużo pracy, tak naprawdę cały czas człowiek w ruchu.
nie ma kiedy odpocząć, ale to wszystko przekłada się na to, że po prostu rozwijamy się cały czas i z hodowlą, i ze wszystkim, i z uprawami, i trzeba to wszystko ładnie ciągnąć, żeby się po prostu tak rozwijać jak w tym roku, mniej więcej, to wtedy będzie wszystko ok. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, czy też, no najbardziej mnie interesują też komentarze, nie ukrywam, posiadaczy Burego, co tam myślicie o tej firmie, jak, jeśli właśnie macie, użytkujecie taki opryskiwacz. Ale i inni też mile widziane komentarze, zawsze coś podyskutujemy, porozmawiamy. No i to by było na tyle. Dziękuję ślicznie właśnie za uwagę i do usłyszenia w następnych odcinkach.